obsługa GPS. Dobra, czekaj sobie. Tu mamy mapkę. Czapkę swoją. I będziemy jechać według mapki. A miała obok kurczę, ale leżała obok. A picia chcesz, tak? Nie. Myślałem, że picia. Dobra, jedziemy. Za chwilę już. Wiesz gdzie? Tanie rzeczy są w Intermarché. Tak? Taniej niż... I tam jeśli byśmy na 100 zł kupili, możemy zatankować ten samochód 30 czy 40 groszy taniej. No to możemy... Viola to wypatrzyła na szczęście. Aha, no to można... Także Viola ma plusa u nas. Można zobaczyć, nie? Dużo, bo będziemy musieli zatankować. W 50 litrach to mamy Sławek 15 zł do przodu. A po ile tam jest paliwo? 6,30. A, 6,30. No to wiesz, to i tak jest tanie. Czemu nagrywasz? Nagrywam, bo ja zawsze nagrywam. A po ile jest wcześniej? Tam, co tu zachowałeś, to po ile było? A wiesz, to tam można, nie musisz 50 litrów, to jest ile chcesz. Tam jest, tam było, wiesz, tu nie wiem, może ceny też są regulowane. Czekaj. Wyznacza trasę, czyli złapał te wątki. Weź na Google Mapach załącz. Czekaj, jest, czekaj, ja ty jeździłem. O to nie, ale to nie jest na takie miejsca, na takie lokalne drogi. Ale, weź. Ale łącz. Napisał 3A, rozumiesz? Tak, aha, już tak. Pokazuje drogę cały czas. Czekaj, już przymykam, bo nas tutaj zawieje trochę. My tam długo nie będziemy w tym Złocieńcu, tylko wróć. Nie, no to szybko, szybko. Ale co, w tym Intermarché są tańsze rzeczy, czy tańsze jak? Tańsze rzeczy są. Taniej niż w Netto i w Biedronce? Taniej, w Netto. Byliśmy tylko w tym. Wiesz czym? Jaki to ten rolniczy market? Tidzisz. Ten, czekaj, Viola, jakim byliśmy? Jak on się nazywa? Co? My byliśmy w Dino. Dino, o. A w Dino, no i co w Dino? W Dino też tam, też niektóre tanio? Ceny są dobre, niektóre. No, jest tam. Porównawczo to do... W Dino kupiłem, wiesz, tego arbuza tanio. A. Dużo innych rzeczy tanio. Ale można sprawdzić w Intermarché, bo to wiesz, jak zrobi się zakup, to wtedy te paliwo może być tańsze. No ale to ile tańsze? 40 groszy? Chyba 30. Ile tam tańsze, Viola? Trzeba sprawdzić, czy się to opłaca. No. Bo my zatankujemy w drodze powrotnej. O, moja firma, patrz. No to wiesz, tutaj na razie jest na 300 km paliwa. A, no to mówi, to nie, to przecież zatankujemy już nie, w tym. Zobacz ile tam jest jeszcze. Zatankujemy w tym. Tam jest jeszcze chyba będzie. Po drodze, po trasie będzie przecież Orlen, tam zajedziemy. To możemy tak zrobić. To będzie 40 groszy. Tu jedzie za nami jakiś samochód, nie wiem czy on chce jechać szybciej, no czy to nie. To on sobie wyprzedzi nas tam, później. Tam, na razie nie przejmuj się tymi samochodami. Tak widzę. O to zjedź teraz, jak będzie chciał, to niech nam wyprzedzę. Nie, może wyprzedzić nas tu, na tym, zobacz. To zjechać tu? Tak, przy tym wędkarskim. Dobra, to jedź, ja tu zjadę, niech się jedzie, może on chce dobra, jechać niech szybciej. Niech się jedzie, niech się śpieszy. Nie wiem, niech jedzie, bo on może szybciej chce jechać. Dobra. A, bo szybciej rakieta jedzie. Jest Błogów, pan z Błogowa. A pędzą rzeczywiście. Jest. Ale ten se napluł w brodę, zobacz, ceny takie ustawili, i co, że... I pusto ma? Że wolne pokoje. Wolne ma, tak? Aha. I na pole namiotowe to widzisz, jeden. A wolne pokoje ma, tak? Tak. Wykorzystać nas. Bo on myślał, że wie... Że zarobi. Że przecież w Złocieńcu takie ekskluzywne warunki, 60 zł i 48. A w tym, a tam gdzie spaliśmy, tam drogo teraz też, nie? A tutaj, gdzie Viola jest 40 zł. Ale nie, jak 40, a ile za dzieci? No to nie, razem, tak? Dziecko też 40. 30 zł. Ale zobacz, 40 to jest jak dla pracowników w Gliwicach się płaci. A mówiłeś Mirek, że 45. No to ja wziąłem, no ode mnie. Co, jak jedna osoba to ten, bo Mirek się tak decydował, myślałem, że u wędkarza. No. A jak od razu dajesz pakiet osób, to no. Taniej jest. A. My ostatnio z Grace tu doszliśmy do tego, do centrum. Do tej tabliczki, o tutaj jeszcze chcieliśmy do kościoła dojść, tam szliśmy w kierunku kościoła. To tu jest 7 km w obie strony. Tak, no doszliśmy. Co? Tak, sami, no. No doszliśmy do samego... Pokażemy ci Sławek. A wieczorem późno, 10-11. Gdzie nasza rezydencja, a tam u góry jak fajnie, mówię. Ale twoja wstaje rano też idzie, prawda? Też, ona wstaje rano, no, 4 rano. Nie, ja to tak... Dobrze, że Jasi,
wstaje 3:30, to ja będę tutaj wstawał rano. O, my doszliśmy... A czekaj, jeszcze dalej. Skręcamy prawo. O, tu doszliśmy i szliśmy tu w lewo. O, tam do kościoła, tu jest kościół. Tu w tym sklepiku tam można, wiesz... Tu, a tu, ale tu pewnie drogo. Ale zobacz, chleb kupiłem 5 zł 10 groszy. Uje, jak drogo. A na kampie 6,50. A tu kupiłeś 50. A na kampie 6,50. O, to ładnie walą ceny. Można zaoszczędzić. Ale te zupy po 8 zł sprzedają. Bardzo drogo. Drogo, nie? O, chińskie zupki żeśmy zjedli po złotówce i... My nie kupujemy zup. A dla Ukrainy za darmo. Tak? A, to dla... Oni mają dużo za darmo. A to dla Polaków, dlatego a drogo. Dlatego ciągle. O, na sprzedaż patrz. No to wiesz, nie będziemy tutaj się... Tutaj kupować, jak tutaj się raz do roku przyjeździ. No tak. Absolutnie. A my nie kupujemy żadnych zup. Ale wiesz co, Sławek tu nie kupujcie w sklepie Wiszlewie nic, bo takie strasznie drogo. Drogo? Chlebusz tylko tańszy, co kupujesz. Co było tanie? 50 groszy chyba chleb tylko tańszy. A, nie. Tu, bo tak, no a może tak wszędzie jest, ale... A tu głupiego lota kupił za 10 zł, to chyba nie radę. O, ludzie. A i tu w tym stawnie babka nam powiedziała, są trzy miejsca, piękne widoki. A. Ale że można spacerek chce zrobić, ale wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu, no. Tak, mówią, że koło nas tam śpimy to prawo. Bardzo ładne nadniesione miejsce. Taki deptak zrobiony też fajnie. Ale ciekawe, Sławek, te misyjne, nie? Te no, to dokładnie. To typowo niemiecka droga, drzewa blisko drogi, tego. Płaciliście za kamp, my zapłaciliśmy 1558 zł. My teraz już idzie dzisiaj. A jest szóstka, dzisiaj czy no ja dzisiaj będę, może mi się uda zapłacić. I to za samo, za praktycznie za nic. No za nic. Za nic zapłaciliśmy tyle kasy. Za trawę. A ja no. Za namioty teraz się. No gdzie za namioty? Jak namiot jest nasz? Tak, tak. Namiot kupiony. Namiot kupił 50 zł. Jak oni liczą? Nie namiot, są namiot. Miejsce, no miejsce za to, że masz miejsce. A w zeszłym roku zapłaciliśmy ponad 1000 zł, już nie pamiętam ile, ale też było ponad. I to nie wiem ile tam ponad, 1200. Nie? 1200. A gdzie wy mieszkacie? Tu gdzieś? Zaraz ci pokażemy. Patrz, tu żeśmy wjechali w polną drogę, tam jest stawno 49. A po co się tam wjechali? A bo Wiola mi pokazała, że tam noclegi, ale tam są po 100 zł. Człowieku, ale jaka rezydencja fajna, nad jeziorem, przepięknie, wiesz? A tutaj mi ten, Piotrek mówił, Sekrecki, że gdzieś tutaj jest do sprzedania, on mówi, żeby kupić tutaj coś, jakąś posiadłość. Nie, Sławek, nie, ja jestem przeciw. Skręć. Jakbym miał ci radzić... Gdzie tu mieszkacie? A po ile te posiadłości? Jaka a ja nie wiem, bo on tam chciał przyjechać, tutaj coś nie, mówi. Nie, to po to, żeby raz do roku przyjechać. To nie tu mieszkamy, tu jest gdzie, wjazd. Gdzie? O tu? Wjazd, tak, o tu wjeżdżacie, o tu? Tu? Tak. A o tu, jaki? O i tu mieszkacie, tu w tym dużym? U góry. O, to on zrobi zobory zrobi, tak, nie? Ale tu na dole ma warsztatowe i garaże, a na górze jest piękna rezydencja. A to on zrobi, zobory taki zrobi, nie? To jest piękne. Ile tam pokoi ma? 8? On ma 8 pokoi. Człowieku, jakiś salon, kuchnia, dyskoteki można robić, bo tam jest kupę miejsca do tańczenia. 40. Trzy stoły. Zachody słońca, trzy stoły, także każdy może osobno siedzieć. Tak, trzy stoły, można 30. A to taka stołówka jest, nie? Taka kuchnia? Nie, są trzy stoły, ale wiesz, wyposażenie kuchni ekstra. 30 osób może na spokojnie, wiesz, konsumować. No to wyjdzie taniej niż pole namiotowe u adwentystów. Pewnie, że tak. No mi się tak wydaje, no bo taniej wyjdzie, jeśli wiesz, po 30 zł za dziecko, na nas jest czwórka dzieci, no to masz już
120 dniówkę. Później dwóch dorosłych to po 4 dychy, to było 80. To było 200 za dzień, tak? Tak. 200 za. Nie, to więcej wyjdzie, to wyjdzie 1800. Nie, nie za dzień. Bo 9 razy 200 to będzie 1800. Tak. 2 razy 9, 18. Ale jaka różnica by była? Ale można by zagotować coś tu. Ale jaka różnica? A my i tak nie gotujemy, my tylko kanapki jemy. Ale Sławek, weź ich tam od czasu do czasu na to. I tu jeszcze by trzeba było dojeżdżać jeszcze, a tam na miejscu jesteśmy. No, no, ja też tak mówię, na miejscu to na miejscu. Tylko, że nie po 6 dych, chociaż tylko po 4. Ale powiem ci, jak na pole namiotowe, to za drogo biorą. My, żebyśmy mogli namiotać i to kawałek jakiegoś koncertu. Za drogo biorą. Według mnie, to tak jak od ciebie, to powinien brać poniżej 1000 zł. A słyszeliście, ktoś znalazł portfel, wyjął pieniądze i oddał portfel. Naprawdę? A no i teraz powiedz co? Dużo było tam kasy? No nie wiadomo, bo powiedzieli, żeby ta osoba oddała pieniądze, bo jak nie, to mają, wiesz, nagrane na kamerach i na policję zgłoszą. Bardzo dobrze. No i dobrze. A ktoś też telefon chyba ukradł też. No tutaj teraz, wiesz, towarzystwo się... No mają przecież tutaj Żeśmy nie wiedzieli, że tak. A ja wszedłem do łazienki, wyobraźcie sobie, po takiej dziewczynie, ona wyszła, ja wszedłem, a tu śmierdzi papierochami. Nie mają gdzie palić, to w kiblach palą. No. Palą papierochy, bo nie ma gdzie palić, nie ma palarni. A niech idzie do lasu, pali. Nie wolno w lasach, ale można by do lasu już. W lesie też nie pójdzie. A że tu różnie, a tu jakieś osiłki też przyszły i tam chciały rozrabiać, bo mówił dzisiaj. A wy o której przyjechaliście? Późno chyba o dzisiaj. O której dzisiaj przyszły te osiłki? Nie, no nie wiem, czy w nocy były. W nocy, tak, i chciały grandę robić. No, chciały coś tam. Nie słychać. Halo? Tutaj może zasięgu nie ma. Nie, zasięg jest, Sławek, bo ja patrzę, to jest, ale to jest, jest, proszę ciebie, system. Nie pisze, 3G pisze, a nie 3G. Tu jest prędkość różnie, 3,2 km. A teraz nie ma, coś tam przysyła. Też szeroka droga, jak ja w Norwegii jeżdżę po takich wąskich drogach, a szkoda gadać. A gdzie jeździsz tam u siebie? Ja teraz z Norwegii jeżdżę po całej Norwegii autobusem. Autobusem ludzi wozisz? Tak, turystów, Żydów woziłem ze 3 grupy, zielonoświątkowców, luteran. Dobrze, fajnie. Różnych wożę. I ty mówisz tam wąskie drogi? O, tam to są, o tak, bez tego dodatku, takie wąziutkie. I to autobusem jeżdżę, wiesz, w górach, wąsko. Różnie bywa. Ciasno. No, tak, państwa dziwne nieraz. Ale oni też powinni opisywać, które drogi są wąskie, które te też powinny być jakieś te. Skały są, czy co? A to Intermarché to oni niedawno chyba zrobili, nie? Nie, już był. Już jak przyjeżdżamy, to już jest. Z Darkiem, jak byliśmy, to już był. Aha. Już 4 lata, na pewno jest więcej niż 4 lata. Oj. Tutaj podskakiwanie jest fale. A to przecież szybko nie jedziemy. Szczególnie jak się zjeżdża, to tutaj jest bujanie. Kupię jeszcze, żeby już nie, to już ostatnie zakupy, bo już więcej nie będziemy kupywać. No tam, bo dzieci dzisiaj już to jeszcze kupię coś tam, nie wiem, wodę chyba mamy. Ja też wezmę trochę chleba, bo chleb to idzie. Chleba weźmiemy i tam pomidorów mamy, ogórków jest, ser jest, to co my będziemy, paprykarze są. No ja mam jeszcze jeden pasztet. A, jabłka można byłoby ewentualnie wziąć. Bo widzisz, jabłek nie ma, a dzieciaki jabłka jedzą. Tak jest, tak jest. Generalnie tu jest drogo i dużo im żarcia zostaje, ludzie nie kupują. Bo przecież wczoraj nawet mówili, 30 porcji zostało w tej kawiarni. No tak. Bo ludzie nie kupili. Ludzie nie kupują chyba. Wiesz, ludzie nie kupują, bo jest drogo. Tak, i naleśniczy, gdzie nie
nie powinna być zupa taka droga. Jak u mnie w zakładzie jest zupa 4,30, no to tu powinni zostawić te 5 zł. Zobacz, niechby było nawet 6 zł, to wiesz, to jeszcze jest do zjedzenia. A to Ukraińcy mają za darmo? Skąd wiecie? No zawsze tak robię, jak przyjdą Ukraina, to oni powiedzą nawet, że... Nie, chyba nie. To by trzeba było sprawdzić, czy to prawda. No bo strasznie, 8 zł... Kto sprząta, to chyba im pensję dają, albo liczą to, że też mieszka. A te kobity to takie trochę takie nieprzyjemne, te co sprzątają. Ona do mnie po rusku... Ona... Co? Ukraina. A ty tam wiesz, Sławek, że co? Że Ukraina to są takie... Przyjaciele? Takie przyjaciele. Ja ci powiem, to jest taki naród. No przecież tam mordowali Polaków. Ja mówię, Boże, nie chcę krzyczeć, ale to jest tak podły naród. Od dzieci to są ludzie, którzy po prostu chcą Polaków zniszczyć. Oni mają zakodowane w genach dzieci, taką nienawiść kodowaną mają od dziecka do Polaków, że to widać po nich. Nawet ich chrześcijanie nie potrafią się przemóc. Nawet ci adwentyści. Z nich wychodzi ta hardość, ta złość, taka jakaś nienawiść. Rodziców, no, oni mają za dobrze, wszystko mają za darmo, wszędzie ich wystawiają. Ty myślisz, że Polka nie chciałaby tutaj pracować? Nie, Ukraińcy dadzą pracę, to mi się nie podoba. Ty wiesz, ile Polek by chciało przyjechać do pracy? No. Nie, Ukraińcy mają pierwszeństwo. Mnie to wkurza, u adwentystów tak. Ale wiesz, miała ten płyn taki, rozlewał jej się na chodnik, wiesz, takie są one takie... Nie chluje. Nie chluje i tak nie... Maski tak naprawdę. Co? Nie chluje. Maski są, one nie są czyściowe. Słuchaj, w zeszłym roku do kibela nie wpuszczają. Daj spokój. I hardo nie dziewczyny stoją, tam je zajęte. One są nieuchane. I ona po rusku do mnie, że wyłaź tam z tego tu, że nie... Może po polsku niech mówi, bo nie rozumiesz, niech się nauczy polskiego. Znaczy wiesz, ja ruski znam, nie? Bo... W Polsce się mówi po polsku. I dzisiaj mnie zdenerwowała, bo tak mówi. Trzeba tak... A po co ja tu stoję? No już tam sika. Powiedz, żeby się nie... A ja wiesz, że ja tu nie stoję. Powiedz, nie się... O, jak na mnie trafi, ja się nie daję. Mi przygadała zaraz. Co to za rządzenie? Co tutaj prywatna toaleta? Zagrodziła szczotką i... Czy wiesz? On... Czekaj, bo to jak tu jest? A nie, oni mają... Nie, ja mam już... Polacy jak sprzątali, no. Zawsze był później nie. Sławek, później w lewo, pod mostem i skręcamy w prawo. Patrz, tu jest... A, tu w lewo? Tu w lewo, później pod mostem i Chopina jest tu niedaleko. A, dobra. To już zostało nam... A ja bym weszła, ja. Ona mi też... Skręć. Mógł nie wchodzić, a ja tu teraz w lewo. Tu skręcamy. Gdzie? W lewo. Tu w lewo. Tu w lewo, tak jest, bo tu ona źle... Ona trzy toalety sprząta i trzy zamyka. Wiesz, Ukraińcy mordowali... Problem był w tym, że na Ukrainie, wtedy dawnej Polsce, Polacy byli... Oni tam mieli... Byli panami. A Ukraińcy byli sługusami. I dlatego Ukraińcy zaczęli po prostu rżnąć tych Polaków. Bo to nie było mordowanie, to było po prostu oni wyrzynali. Oni dzieci nabijali na pale. No tam było... To było oni byli, bo oni, szkoda im było kul, to oni używali noży, tych wideł. Diabelstwo pierwszej klasy. Oni mają szczęście, że Polacy podczas tej wojny to zrobili, co zrobili. O, tu jest oczkoma. Tu masz. Gdzie? Tu. A jest, dobrze. No tu, tak? Tak, i później prosto pojedziemy do internetu. To weź no wyjmij, ja ci powiem. Wieź na chodnik. No, weź no wyjmij. Dobra. No, weź, wyjmij, ja ci powiem, jaki ten. Mój numer telefonu i ci podam kod. Dotarłeś do celu. No. Miejsce docelowe jest po... No, czasem babka nie umiała... Ale taka jest, tak to jest przyjemność. Ja takie coś, ale ona się bała, bo to są pieniądze, musiała... A co, ona chciała do mierzenia prądu, tak? Nie, ja w sobotę, wiesz co, wysłałam paczkę na poczcie, bo już mi taka... Gdzie teraz jedziemy? Weź no, bo ja nie wiem. Jedź prosto. Ale gdzie prosto, jak tu prosto nie pojedziesz? Czekaj. Priorytetem. Wiesz jak? Moment, jedź... Czekaj. Jedź tam, jedź tam. Tam, dobra. Albo czekaj, moment, jeszcze myślę. Dobra, jedź tam. W lewo. Policja tu. Dobra, czekaj, dobra, jedziemy. Dobrze, jedź. Jedź, trafimy. Nie będziemy tutaj długo krążyć, szybko zakupy i wracamy. Tutaj pojedziemy teraz w prawo. Brawo, i no i widzisz, tu kupiłem po 27,99, no. A w sklepach za 6 dych, czy więcej nawet kosztuje. Tu w prawo? W prawo. A gdzie najtaniej chleby? Chleby tu w Intermarché. Intermarché, dobra, zobaczymy. Tu się bali, my tylko po Wierzewie, że to będzie 10 zł. Gdzie? Po Wierzewie tam, nie wiem. A tu to podobnie. A
A Edward przyjedzie do profesora tu w odwiedziny. Tak? Bo tu ma kolegę profesora. On był na wykładach raz. Ale on ma trochę latek, ten profesor. Tak, on był. Nie, a ty go nie widziałeś, Mirek. Nie widziałem, bo byliśmy bardzo zajęci. On jest z Kościoła Bożego. O, widzisz, tam jest, gdzie sztandary są, to jedziemy tam prosto. Tu prosto. A widzę sztandary tam prosto, no. Tu jedziemy, tu jest ta stacja benzynowa Intermarché. Tutaj droga z pierwszeństwem oczywiście. Prosto jedziemy? O kurczę, jak zniszczyli budynek. A bo co, no jak to było, wiesz, jedziemy prosto. Jedziemy. Może tu szkoła była, albo coś, tu jest większy, tak? Może jakaś fabryka tu była. Ładny budynek i tak zniszczyć. A nic tam. Patrz, jaki super budynek wziął. Super budynek. Studio Detail. Tam jest drzwi pomalować, od tej takie widok, takie dziadostwo. Gdzie, a jest, tu Intermarché, i gdzie, prosto wjechać, tu przez stację? Jedź przez stację. Ile tu mają? Czekaj, 6,32, drogo. No, dobra, ale dawaj. A ile dają zniżki, jak dawaj, się tu okupa? Dawaj, tu stawaj przy tym, przy Intermarché. Ja się nie znam, tam 4 rodzaje paliwa. Ale ile zniżki dają? No tam masz, jak za 100 zł kupisz, tam tu pisze chyba nawet. A gdzie to? Nie wszystko tu przy wejściu. Tu stajemy gdzieś? Tak. Idźcie tam, przeczytajcie. O tu, obok tego? Ja się nie znam. Tu? O tu? Tam 4 rodzaje paliwa są, ja nie znam się. Zależy, jaki paliw jest. Dobra, idziemy. 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 Proszę tutaj. Co my kupujemy? Idziemy. Ale to tylko tu zakupy robimy, czy jeszcze gdzieś? Tu nigdzie chyba więcej. Dobra, nigdzie więcej. Piątek już? Aha, że piątek i sobota. Tak. Co w piątek jest robota? Piątek i sobota. Piątek, nie, no chleby czy? Sobota i robota. Chleby, jak Mirek, bo mi te pachną. Dobra, ja dwa kupiłem, ale jeszcze dokupię, bo jednak... Jura,